Czym dokładnie jest Art Branding, co sztuka może dać biznesowi, a co biznes sztuce? Jakie są najlepsze przykłady działań Art Brandingowych? Na te i na wiele innych pytań odpowiemy w dzisiejszym odcinku podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moją gościnią jest Malwina Regina, założycielka firmy Preta Creates, w ramach której tworzy szkolenia z tematyki kreatywnej, artystycznej i marketingowej. A przede wszystkim wprowadza działania artbrandingowe w życie. Co więcej, jest podcasterką. Prowadzi podcast Pryta o pracy w branży kreatywnej oraz swój prywatny podcastowy projekt Błyskotki. Malwa. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się widzimy i porozmawiamy o artbrandingu. Cześć Maja, bardzo mi miło być gościem Twojego podcastu. Jak się masz? Super, bardzo dobrze. Troszeczkę na parieckich papierach, yy, bo rzeczywiście intensywny czas, ale naprawdę cieszę się, że dotarłam do studia i cieszę się, że będziemy szerzyć ideę art brandingu. Zanim właśnie porozmawiamy o temacie przewodnim dzisiejszego odcinka, czy możesz pokrótce rozszerzyć, powiedzieć więcej o? Preta Creates, bo moim zdaniem każdy w Polsce i każda firma w Polsce, choć raz powinna być na szkoleniu u ciebie. <gry> bardzo to miłe, oczywiście. Jasne, Preta Create jest na rynku no, już ponad 3 lata, niedługo będzie 4 lata w tym roku. I jest to, ja zawsze mówię, że jest to kolektyw, ponieważ jest to firma, gdzie ja współpracuję z bardzo różnymi osobami, w zależności od danego projektu, którym się zajmujemy, w zależności od tego, czy są to szkolenia, warsztaty, na te podcasty. I, I cóż, no rozwijamy, szkolimy i inspirujemy branżę kreatywną w Polsce. Wspaniale. A skąd art branding. A może w ogóle zanim powiemy skąd u Ciebie art branding, wytłumacz to w słowo, ponieważ wiele osób, z którymi rozmawiam i właśnie nawiązuję do tego, nie ma pojęcia czym to jest dokładnie i nie wie, czy to są właśnie... No, sama wytłumacz najlepiej. Dokładnie, wiem, że to jest takie pojęcie dosyć enigmatyczne. Z jednej strony to są dwa słowa, które są bardzo pojemne i każdy kojarzy ich hasło art i oczywiście branding. Może zacznę od tego, że samo hasło art, branding istnieje w ogóle tylko na rynku polskim, co jest super ciekawe. Wszystko za sprawą Igora Gałązkiewicza, który też dużo mi tutaj otworzył oczy w ogóle na działania art brandingowe. Też zaraz jeszcze do tego wrócę. Igor napisał książkę w 2016 roku i. Szukał jakiegoś takiego odpowiedniego hasła, które, które właśnie byłoby odpowiednie do wszystkich tych zjawisk i idei, które tam opisuje, i wymyślił sobie art branding, i tak naprawdę od tego czasu to hasło funkcjonuje na naszym polskim rynku. Za granicą nie znajdziemy tego hasła i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo uważam, że to fajny, taki lokalny bardzo akcent nasz polski. Natomiast jeśli chodzi o samą definicję tego pojęcia, to oczywiście jest ona bardzo pojemna, tak jak całe to hasło, ale jeśli mam powiedzieć w skrócie. To to jest po prostu wykorzystywanie szeroko pojętej sztuki w strategii marketingowej firm różnego rodzaju, które bardzo często w ogóle nie są związane ze sztuką. A więc, więc to jest forma marketingu, strategii dla tych marek, marek dużych, małych, związanych z różnymi branżami, ale też na przykład marek osobistych i tutaj taki przykład ciekawy z wielkiego świata, na przykład jay z który mogłoby się wydawać, że nie potrzebuje żadnego PR-u i marketingu w w tym momencie bo osiągnął już wszystko w swojej dziedzinie. Sięga też po techniki art brandingowe stylizując się na Baskiata w ostatnich latach. I nie tylko wizualnie, ale też oczywiście w co drugiej piosence rapuje, że zakupił obraz Baskiata wart kilkadziesiąt milionów dolarów. I to też jest forma art brandingu, czy to, że razem ze swoją żoną Beyoncé, występuje w teledysku w Louvre, który został zamknięty tylko dla nich. I to jest art branding, który działa z kolei w dwie strony. I dla nich, ale też jest promocją dla samego muzeum. Dobra, to dziękuję Ci bardzo za ten wstęp, ale myślę, że też warto tak od myślnika powiedzieć, że mogą być to bezpośrednie współpracy z artystami firm, które mogą polegać na wykonywaniu dzieł sztuki, konkretnie dla danej firmy. Może być to także organizacja wydarzeń artystycznych, które firma współorganizuje lub po prostu przeznacza na to dużą kwotę pieniędzy. Alternatywą działań artbrandingowych, a raczej rzeczą, którą też można w nie wpisać, to na pewno tworzenie kolekcji dzieł sztuki. I to firmom też bardzo dobrze pomaga organizować różne działania wokół tej sztuki, bo nie tylko ją pokazują, ale także mogą robić wykłady, wydawać książki, edukować o sztuce, którą kolekcjonują, a nie tylko właśnie mówić, że w taki sposób inwestują pieniądze. Dodatkowo też bezpośrednio firmy mogą sponsorować artystów i przeznaczać granty na ich działalność, dzięki temu oni ze spokojem mogą działać. Oraz, co chyba najłatwiej jest widoczne dla przypadkowej osoby, to po prostu, kiedy firmy zapraszają artystów do współtworzenia produktów, czy to opakowań, czy od początku do końca kolekcji właśnie projektowanej przez artystów. I czy mogłabyś nam, Malwa, powiedzieć właśnie jakieś przykłady, takich działań art-brandingowych albo najlepsze, albo twoje ulubione? Jasne, może ja jeszcze tak nawiązując do tego, co powiedziałaś, bo rzeczywiście to jest już takie skonkretyzowanie działań art-brandingowych, które, którego jest mnóstwo i te działania art-brandingowe mogą, mogą przyjmować bardzo różne formy, ale myślę, że ważne, żeby podkreślić w tym wszystkim, że w ogóle taką naczelną zasadą tego wszystkiego jest jednak to słynne projektowanie doświadczenia. O czym mówi się w ostatnich latach bardzo, bardzo dużo, czyli w ogóle taka strategia marketingowa, która opiera się na tym, żeby wzbudzać emocje żeby projektować doświadczenia, cały customer experience, który jest w jakiś sposób autentyczny, który, który sprawia, że utożsamiamy się z daną marką, przywiązujemy się do danej marki, ponieważ wiadomo, że emocje to jest też związane z całym naszym układem tutaj nerwowym, one wychodzą od dopaminy, od mózgu, więc to wszystko rzeczywiście ma też takie uwarunkowania naukowe i art branding jest w tym bardzo bardzo pomocne. A odpowiadając na twoje, na twoje pytanie, jeśli chodzi o takie przykłady, to oczywiście myślę, że taki przykład z ostatnich czasów, taki, który gdzieś przewinął się pewnie każdemu z nas, to jest oczywiście Marka Louis Vuitton i Yayoi Kusama, artystka. To nie jest pierwsza współpraca, bo współpraca pomiędzy Louis Vuitton i Kusamą już kilka, kilka lat temu się odbyła. Natomiast no, trzeba przyznać, że to, co się wydarzyło na przełomie 20 2022 i 2023, bo ta kampania dalej trwa. To jest jakiś kosmos w ogóle i to jest taki przykład art brandingu, który pozamiatał wszystko. Ja sobie nie wyobrażam jakie jak inne marki potem będą wykorzystywać alt-branding, żeby po prostu dosięgnąć tą poprzeczkę. A co najciekawsze, te torebki, które powstały z tej współpracy, są chyba najgorszym elementem tej całej Totalnie, współpracy. To znaczy to jest I lepiej jakby one się nie pojawiły, a te wszystkie działania wokół zostały, bo myślę, że wiele osób może traktować chodzenie teraz do butików Louis Vuitton jako wejście do galerii sztuki, bo właśnie ty mi też zwracałaś uwagę, jak Mnóstwo pracy wymagało zaprojektowanie tego w każdym detalu. Tak, to, to znaczy ta kampania, jeśli chodzi o kampanię, to dla mnie to jest benchmark, który naprawdę pozamiatał i który będzie bardzo długo benchmarkiem dla innych gigabrendów, bo tu mówimy oczywiście o gigabrandzie z ogromnym budżetem i ogromnymi możliwościami. Natomiast, tak, więc jeśli chodzi po prostu o to, co się działo w tych największych miastach, i tutaj też Louis Vuitton świetnie podziałał na w ogóle na różnych, na różnych płaszczyznach, bo tam i offline, i online, i wideo, które jest świetne, bardzo dużo różnych wideo się pojawiło w ramach tej kampanii. I oczywiście ta Kusama, giga Kusama chyba w Paryżu, która po prostu ogarnia całą kamienicę, no to jest jakiś kosmos. Znaczy tam jest też dużo, wiesz, takiego kiczu i tandetu oczywiście, bo to jest totalnie przeskalowane, no ale jest to mistrzowskie wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w tej współpracy. Jeżeli już po prostu robić art branding z taką gwiazdą sztuki jak Kusama, no to rzeczywiście. W ten sposób. Natomiast wracając do tych torebek. Totalnie się z tym zgadzam i w ogóle chyba Louis Vuitton ma jakiś tutaj nie wiem, problem z tym wielki, bo współpraca z, Jeff, z Jeffem Kunsem totalnie te torebki, gdzie ta Mona Lisa na torebce Louis Vuitton, no ja nie mogę na to patrzeć, więc to też oczywiście jest współpraca art-brandingowa sprzed kilku dobrych lat, ale no też tutaj coś nie wyszło, czy nawet z początku XXI wieku współpraca tego samego domu mody z Takashi Murakami. Tak samo, ten kolorowy monogram Louis Vuitton też polecam sprawdzić sobie, jak to wyglądało. Więc jeśli chodzi o design, to niekoniecznie, ale jeśli chodzi o tą strategię art brandingową, to są naprawdę mistrzami. I swoją drogą, jak już jesteśmy przy Louis Vuitton, myślę, że warto też podkreślić, że to jest marka, która właśnie działa na wielu płaszczyznach w tym art brandingu, ponieważ oprócz tego, że współpracuje z artystami i z no, celebrytami, gwiazdami sztuki tak naprawdę, jeśli chodzi o te nazwiska duże, to oni też mają swoje muzeum i są kuratorami. I to jest też bardzo ciekawe zjawisko, Art brandingu, gdzie marki stają się kuratorami sztuki. Louis Vuitton ma swoje fundację Louis Vuitton w okolicach Lasku Bolońskiego w Paryżu. Przepiękny budynek, też polecam sobie wygooglać, zaprojektowany przez Franka Gerego. więc tutaj też w ogóle wchodzi nam współpraca z giga gwiazdą architektury. I w tym muzeum jest kolekcja sztuki, sponsorowana, kolekcjonowana przez, przez Dom Mody. Jeszcze tam. Że robią genialne wystawy czasowe, więc koniecznie, kiedy będziecie wybierać się do Paryża, nie sprawdzajcie tylko wielkich, znanych muzeów, ale także właśnie Fundację Louis Vuitton, bo jest przepiękna i często właśnie robią też szalenie ciekawe wystawy i polecam właśnie zwracać Wam na nie tak, uwagę. Tak, a w tym momencie ja też sprawdziłam, ponieważ ten Paryż jeszcze nade mną wisi, żeby do niego wrócić i właśnie bo za jednym razem to nie wystarczy czasu, żeby wszystko zobaczyć. W tym momencie jest świetna wystawa, swoją drogą Baskiata i właśnie Andiego Orchola, współpraca tych dwóch artystów. O, Oczywiście oni tutaj na pewno słynne. jeszcze powrócą do nas, <śmiech> jeśli <śmiech> tak, chodzi o tak, działania tak, 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 <laughs> dokładnie. Ten Baskiat <laughs> też się będzie, bo to są dwie takie no, giga gwiazdy, które, które zrodziły się w latach 80., jeśli chodzi o taki boom naprawdę na artystów. I wtedy też swoją drogą, troszkę można powiedzieć, nie tyle, że się zrodził art branding, bo wcześniej też bardzo funkcjonował, ale chyba taki współczesny art branding. Myślę, że możemy datować od tego popartu i lat 80., i właśnie Andiego Warhola, który gdzieś za pomocą mass mediów po prostu artyści też zaczęli się stawać gwiazdami, i to się przyczyniło oczywiście do całej popularyzacji sztuki. I tutaj myślę, że już możemy kolejny przykład marki mhm. dać i chociażby Warhol i Coca-Cola. Tak, dokładnie, no, to jest też ikoniczna współpraca, czy teraz jeszcze z Coca-Colą mi na przykład kojarzy się też Karl Lagerfeld, tak? którego można też gdzieś w jakichś e, takich ramach artystycznych jak najbardziej umieścić, dlatego że był bardzo wszechstronny. Natomiast jeśli chodzi o przykład, o którym na pewno chciałam powiedzieć, to jest nasz lokalny przykład, który moim zdaniem jest świetnym benchmark dla innych firm, to jest oczywiście hotel Puro, który świetnie korzysta ze strategii Aha. art brandingowej. I tutaj zarówno jeśli chodzi o design, i jeśli chodzi też o malarstwo, ale też taką sztukę użytkową, jak na przykład e, wadzone malwiny konopackiej. I to, co Puro robi świetnie i Fajnie, żeby to wybrzmiało, to to, że działa lokalnie i stara się w każdym ze swoich e, miast, bo Puro jest w sześciu miastach w Polsce, współpracować z lokalnymi artystami. Na przykład u nas w Krakowie, w Puro na Kazimierzu jest e, obraz e, Łukasza Habiery e, na i który działa tutaj w Krakowie. E, więc e, no, to, jest, to, to jest naprawdę świetny, świetny przykład na działania art-brandingowe. E, Puro od z samego początku swojego istnienia przybrało taką strategię i wiem, że tam Zuzanna Zakarian zajmuje się właśnie tymi działaniami. Bardzo polecam sobie sprawdzić. I tutaj też od razu warto dodać, że to nie jest tylko wyposażanie hoteli w dzieła sztuki, ale także właśnie jest osoba odpowiedzialna za edukację pracowników o sztuce, co jest moim zdaniem genialne i do tej pory spotkałam się tak naprawdę z kilkoma osobami w Polsce, które piastują takie stanowisko w firmie, a co więcej, Puro także wydaje swoje takie małe książeczki pokazujące, co w danym hotelu jest zgromadzone. Dzięki temu możemy sobie taki przewodnik po sztuce danego miasta tak naprawdę wykorzystać, a co więcej, też sprawdzajcie oferty tych działań, bo nie tylko są warsztaty organizowane w porła, ale także można umówić się na wycieczki z przewodnikiem. Więc naprawdę tutaj warto czerpać inspiracje i działać tak jak pura. Tak, dokładnie. No, bo ja bardzo, bardzo polecam. Polecam też jeszcze, jeżeli mogę dodać jakieś inne przykłady, to. Spojrzeć na branże, które w ogóle nie są pokrewne z naszymi, ponieważ jeśli chodzi o art branding, to tutaj takimi branżami, które mocno wchodzą w ten temat, to oczywiście jest wspomniana moda. Tutaj też jeszcze wspomnę o Fondazione Prada, która oh, też no, tak, genialnie, genialnie oh. wykorzystuje art branding I to, jest, i to jest bardzo autentyczne, też może sobie zaraz powiemy o tym w ogóle, na co zwrócić uwagę przy budowaniu takiej strategii, ale to też są marki, no, na przykład motoryzacyjne, czyli BMW Art Journey całe, które, które wspiera artystów i jest programem stworzony dla artystów dużych, mniejszych i, i z całego świata, tak naprawdę. Ostatni taki przykład, który też mi się wyświetlił, to jest Red Bull Doodle, Red Bull Doodle Art. Wiem, że w Polsce ambasadorem jest Patryk Hardziej, grafik I, i to jest też fajny projekt art brandingowy, gdzie Red Bull no, ze sztuką pewnie nie ma wiele Wspólnego. Tak, też tutaj znalazłam właśnie, że jest Art of Can, że na podstawie puszek aluminiowych właśnie artyści mają stworzyć swoje dzieła sztuki, więc świetnie. Mm -hmm. A co do BMW, która myślę może się podzielić olbrzymią gamą doświadczeń zaprojektowanych właśnie art brandingowo znalazłam, że w 75 roku zaprosili artystę Aleksandra Caldera do właśnie pomalowania ich samochodu wyścigowego, o czym nie wiedziałam, a ja kocham osobiście Caldera, <grym> więc no w ogóle genialne. Tak, w ogóle oni mają cały ten projekt malowania samochodów przez różnych artystów i tam właśnie też Jeff Koons się przewinął, że tak powiem, ze swoim totalnie popartowym projektem. Można to lubić, może to się podobać, może nie, to Oczywiście wszystko zależy od naszych gustów. Ale też na przykład inne marki samochodów, takie jak Hyundai, w momencie kiedy sponsorują jakieś muzeum, patronują mu, a tutaj mam na myśli dokładnie Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, cały czas te samochody obklejone słonecznikami czy właśnie kwitnącym migdałowcem Van Gogha jeżdżą po mieście. ja myślałam, że to była tylko taka chwilowa akcja, ale jak byłam. Chwilę temu, tak naprawdę, w Amsterdamie to nadal jej widziałam. Mm -hmm. I to jest bardzo ciekawe, żeby właśnie podbić swój patronat. A jak wiemy, oczywiście firmy bardzo wspierają instytucje muzealne, kultury, więc jeszcze dodatkowo właśnie wzbogacenie tego o taki widoczny art branding, myślę, że. Tak, jest ale w jeśli chodzi o motoryzację, myślę, że też super zjawiskiem ciekawym jest to, że te marki jak Porsche, właśnie Mercedes-Benz czy BMW mają swoje własne muzea i to się nazywa BMW Muzeum, Porsche Muzeum, czyli to też jest działanie art-brandingowe, ponieważ hasło muzeum no po prostu nadaje im prestiżu i tych wszystkich walorów, jakiejś kotwicy, stabilności, wyjątkowości, unikatowości i całego takiego artyzmu, więc nawet nawet poprzez samo hasło, gdzie te salony, w których są wystawiane różne modele danej, danej marki, też stare, nowsze i tak dalej, to przez samo to hasło muzeum one po prostu zyskują, no nobil nobilitują się. Świetnie tak? już tutaj nam powiedziałaś tak naprawdę o jednym z wielu celów firmy, jaki art branding może spełniać i tutaj właśnie dodanie prestiżu i upozycjonowanie się w… Jakiejś konkretnej grupie, więc to jest na pewno warte odnotowanie. A jakie inne cele może spełniać art branding? Oczywiście możesz na kolejnych przykładać, bo, bo <laughs> wiem, że jesteś dzisiaj genialnie przygotowana. Po prostu e, tak, tak. Szu, o, nawet nie piątkowa, szóstkowa uczennica, pani profesor tak, Marwina regia w, 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 w mundurek po prostu. <laughs> dokładnie, ale tak, rzeczywiście, bo jestem też świeżo po nagrywaniu własnego odcinka o art brandingu, gdzie być może Więcej informacji jeszcze ktoś do siebie wyciągnie i też odwołuje do błyskotek i do tego odcinka, ale no też po prostu siedzę, siedzę rzeczywiście w temacie i nie ukrywam, że ostatnio nie mogę spać, bo po prostu mnie tak fascynuje, że jestem, wiesz, czytam coś przed snem i po prostu. Już chciałabym tak, się dzielić. Tak, tak, już chciałabym się dzielić. Ale wracając do tego, po co, po co marki to wykorzystują, oprócz tego projektowania doświadczeń, które warto, warto podkreślać na pewno za każdym razem, to jest to, to, że sztuka pozwala tym markom zwizualizować abstrakcyjne pojęcia, czyli coś, czego nie do końca zawsze mogą, na przykład, wyrazić za pomocą słów i copywritingu dobrego, coś, co nie za bardzo mogą wyrazić za pomocą standardowej reklamy radiowej czy telewizyjnej. I no, sztuka jest takim nośnikiem. Bardzo uniwersalnym, który tak naprawdę ma trafić w jakiś sposób do każdego, i to, jak sobie ktoś zinterpretuje, to już jest jego, że tak powiem, biznes. Ale ja jestem zdania, że w ogóle sztuka jest inkluzywna, a nie ekskluzywna, mimo wszystko. Więc tutaj na pewno właśnie marki będą stosować ten art branding, żeby, żeby dbać o tą inkluzywność, żeby dbać o tą ekspresję, czyli o to wywoływanie emocji. O to, żeby przekazać te abstrakcyjne treści za pomocą sztuki właśnie, tak? Bo bardzo często też ta sztuka art brandingu y, daje możliwość wizualizowania y, różnych treści. Y, na pewno też daje taką obietnicę unikalności, y, ponieważ no, mamy czasy, gdzie bardzo trudno się wyróżnić. Troszeczkę no, wszystko już było, y, wszystko jest super, wszystko jest cool i tak właściwie nie wiadomo, po co sięgać. I no, na pewno w tym momencie też obserwujemy taki hype na sztukę i marki po prostu, które są mądrzejsze i bardziej spostrzegawcze to widzą. I jeszcze korzystają z tej świeżości sztuki. Ja oczywiście trochę boję się tego momentu, kiedy ta sztuka już nam się znudzi i zostanie tak przemielona przez masowe media i przez marki różnego rodzaju. Że, że troszeczkę to się stanie znowu takim tematem, no nie chcę powiedzieć tandetnym, bo mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale że po prostu już będzie mocno pasę. No, żeby nie doprowadzić do tego, że aniołki Rafaela są na wszystkich serwetkach i w taki sposób postrzegamy sztukę, po wasu nie ma pojęcia z jakiego obrazu te aniołki pochodzą. Od razu mówię z Madonny Sykstyńskiej. Tak, do, 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 dokładnie. Która nie jest w sekstynie tylko w Dreźnie. Tak, na do, marginesie. Dokładnie, no dokładnie. Dokładnie o to chodzi, bo wiesz, no to, dokładnie, ta sztuka pojawia się nam na czapeczkach, na, na kubeczkach, no najgorsze rzeczy oczywiście w Rzymie i we wszystkich sklepach z pamiątkami, ale mówię też nawet o takich przemyślanych działaniach hardbrandingowych marek, gdzie jeżeli będzie tego już za dużo, to to już nie będzie sexy, to już nie Stres, będzie to fajne. Się I, I na pewno też tutaj kluczowe będzie mądre podejście do tej strategii i to, co ja uważam, to długofalowe podejście, takie krótkie Shoty, gdzie dobra, idziemy w kolekcję limitowaną z jakimś artystą, dlatego, że to jest hot topic i teraz jest to bardzo, bardzo tre trendy, to, to ma krótkie nogi, dlatego, że też w tej masowości mediów to bardzo szybko zniknie, a żeby marka była kojarzona ze sztuką, to ona musi kilka lat sobie po prostu patronować, czyli właśnie tak jak robi Prada, jak robi Louis Vuitton, jak robi BMW, prowadzić te projekty długofalowe i wtedy rzeczywiście ten art branding ma sens. Dokładnie, i myślę, że właśnie wymyślenie swojego sposobu, a nie sięganie po to, co zrobili inni, jest szalenie ważne. I żeby wychodzić z tej bańki, że na przykład moja branża do sztuki się nie nadaje. No nie, myślę, że prawie każda się nadaje, o ile mądrze do tego podejdziemy, bo na przykład świetnie zrobiła to Ergohestia. Sponsorując i przez lata prowadząc jeden z najlepszych konkursów dla młodych artystów w Polsce, bo oprócz tego, że sam prezes jest kolekcjonerem sztuki holenderskiej XVII wieku i flamandzkiej, jak dobrze pamiętam, to dodatkowo oni, właśnie wspierając młodych artystów, też zaczęli to kolekcjonować, plus oczywiście, właśnie różne inne działania wtedy miały miejsce i właśnie nie tylko zawsze trzeba po prostu brać już wyprodukowane przez historię sztuki, spopularyzowane dzieła sztuki i je wszędzie rozwieszać nie zdecydowanie nie, ale właśnie wymyśleć coś swojego. Plus dodatkowo też pomyślałam o tym, jak mówiłaś, bo w ogóle o wielu rzeczach myślałam, ale już nie zdążyłam notować, że co do tego, że art branding świetnie może pomóc nam. Przekazać więcej emocji i szybciej dotrzeć z komunikatem do odbiorcy, jest to, że właśnie zupełnie co innego będzie, kiedy wybierzemy Botticellego czy Tycjana do swojej komunikacji. A zupełnie inaczej, kiedy sięgniemy po Fangora, Baskiata czy właśnie innych twórców współczesnych, bo to ma zupełnie inny ładonek emocjonalny i też po prostu z czymś innym nam się kojarzy. I jedna i druga sztuka jest równie wartościowa i ważna, ale. Automatycznie też odnosi się do czegoś innego. Tak, jak najbardziej. I tutaj, właśnie, no, marki muszą też sobie przygotować strategię dostosowaną przede wszystkim do. Do ich, do ich, do tego, co się działo do tej pory u nich w marce, do oczywiście do grupy targetowej, do których chcą dotrzeć, do całego charakteru danej kampanii czy długofalowej jakiejś strategii, do tego, gdzie działają i gdzie chcą dotrzeć, z jakim komunikatem i właśnie z jakimi, z jakim przekazem, z jakimi emocjami, jakie emocje chcą wzbudzić. Dokładnie, bo te emocje oprócz tak właściwie obok doświadczenia, no to to są takie dwa w ogóle słowa klucze dzisiaj w marketingu i sztuka do, nadaje się do tego. Doskonale. A czy myślisz, że właśnie brak planu w działaniach art-brandingowych jest największym ryzykiem? Czy coś innego może wpłynąć na to, że teoretycznie dobre chęci i zamiary mogą no, przynieść znacznie inny efekt? Myślę, że brak planu i właśnie taki, takie rzucanie się na to, co jest obecnie hype'em i tutaj nie mówię tylko hype, nie używam jako slangu, ale po prostu jako zjawisko z trendwatchingu, czyli co jest takim bardzo krótkim, krótko żyjącym trendem. Czyli jeżeli rzucimy się na jakiegoś artystę dlatego, że wszyscy się teraz nim interesują, to w żaden sposób się nie wyróżnimy, prawda? Fajnie jest oczywiście znaleźć ten wyróżnik i no to, co powiedziałam wcześniej, moim zdaniem Długofalowa strategia art brandingowa, ponieważ zrobienie jednej kolekcji e, inspirowanej sztuką, nie wiem, ostatnio mi się wyświetliło Medicina, ale akurat Medicin tutaj dużo działa, e, jeśli chodzi o, o sztukę i oni często robią te e, kolekcje. Nieważne, czy się to nam podoba, czy nie, oczywiście to zostawiam każdemu, e, ale po prostu mnie bombardują ostatnio na Facebooku i stwierdziłam, że muszę o nich powiedzieć. E, kolekcja inspirowana Klimtem, Polem Gauguin i Polem Kli, nie wiadomo, kim tam jeszcze. Ale dobra, jest to jakaś strategia, tak? Natomiast jeżeli jakaś marka, na przykład mniejsza polska, stwierdzi, kurczę, słuchałam u Maji fajnego podcastu o art brandingu, może zrobię trzy podkoszulki inspirowane sztuką. To nie ma sensu. To, to nie ma sensu, bo to zniknie w trzy dni. Po pierwsze, do nikogo to nie dotrze, ta marka w ogóle nie będzie się kojarzyła ze sztuką, bo to jest za krótki czas. Ale co innego, jeżeli odezwałaby się taka mała marka do konkretnego artysty, i z nim nawiązała relacje i rzeczywiście zaczęła działać długofalowo tak, żeby na przykład w każdej nowej kolekcji dwie rzeczy były zaprojektowane we współpracy z artystą. Albo ten artysta projektowałby opakowanie, albo na wernisarzu tej marki byłby obraz. Ostatnio byłam zaproszona właśnie na taki event Solara i Solar właśnie nawet ostatnio kilka takich zrobił, że przy okazji nowej kolekcji właśnie czy to w galerii, domu aukcyjnym, czy w innym miejscu związanym ze sztuką robił e, ten pierwszy pokaz e, albo bezpośrednio właśnie tworzył ubrania z nawiązaniem tutaj ostatnie chyba było do sterowiejskiego właśnie. Mm -hmm. Tak, dokładnie, więc no, długofalowa strategia kilka jakichś działań na kilku płaszczyznach bym też powiedziała. O połączenie online z offline'em, e, też jak najbardziej, bo offline y, mimo wszystko y, dalej jest bardzo, bardzo istotne i my no, tęsknimy za tym offline'em, za tym, żeby się coś działo stacjonarnie no tak mam w głowie, nie wiem, jakiś abstrakcyjny przykład, jeżeli Blacho trapez nagle by zorganizował konkurs dla artystów, to pewnie byłoby to na początku dziwne bardzo, ale jeżeli by to robił konsekwentnie przez 5 lat, to w końcu byśmy byśmy by stałby się benchmarkiem. Oczywiście, przecież chyba płytki Paradyż właśnie mm -hmm, zrobiły tak. to, pracując przez wiele lat, właśnie w. Z art brandingiem. Mhm. Tak, tak, tak. To tutaj no, też mamy. Czy teraz oknoplast? Dokładnie. Mamy przykład. mamy przykład oknoplastu, który bardzo fajnie wchodzi te, w te działania art brandingowe i współpracuje z krakowskim mocakiem. I jeżeli tylko ta strategia się wydłuży, to uważam, że to jest ogromny potencjał do, do wykorzystania. Ja w ogóle uważam, że nie ma chyba takiej dziedziny, której nie da się ze sztuką połączyć. Nie, nie ma. Właśnie nie mówiąc nie ma. ostatnio o oknoplaście mojemu narzeczonemu, on mówi, no dobra, ale na na przykład, ty, co byś mogła zrobić? Mówię, no wspaniały temat: okna w sztuce, tak. okno na świat. Wiesz, ile tych wątków jest, ile ja już obrazów mam w głowie. Teraz, jak powiedziałaś o dachówkach, tak samo w jaki sposób są domy, budynki przedstawiane w malarstwie, czy w ogóle cała architektura. I ja zawsze mam tak, że właśnie jak ktoś mi jakiś taki abstrakcyjny temat rzuca i mówi, o, na pewno się nie domy No co? Watch ty? me. Tak. <laughs> już no tutaj tak, plan tak. i całą strukturę kursu przygotowuje. Tak, ja jestem tego samego zdania. Niestety, y, niestety, bo to też może być oczywiście pułapka, y, i przypuszczam, że jeszcze przed nami wiele jakichś takich y, dziwnych projektów, y, gdzie będziemy takie odśmiechujki robić, że ktoś wykorzystał ten art branding właśnie totalnie od czapy. Y, ale każda, każda, każda branża jest w stanie tutaj czerpać z tej sztuki na 1000%. I też w ogóle taka ciekawostka jeszcze, trochę paradoks, że same muzea w ogóle też korzystają z art brandingu poniekąd, ponieważ on działa tak trochę w dwie strony, bo z drugiej strony to jest po prostu strategia marketingowa i muzea nauczyły się ją wykorzystywać. Myślę, że takim świetnym przykładem, właściwie dwa przykłady, które mam w głowie, Jeden ostatni to byłam ostatnio w Barcelonie, y, i tam i również w Amsterdamie jest Moko Muzeum, y, które jest bardzo ciekawym doświadczeniem, tak powiem, dyplomatycznie, ponieważ jest to muzeum, gdzie y, mamy sztukę współczesną i mamy Warhola akurat w Barcelonie, bo ta wystawa jest zmienna, tam był basket Warhol, y, Abramowicz, y, David La Chapelle, murakami, Banksy itd. Czyli wszystkie takie naprawdę najbardziej hot nazwiska sztuki współczesnej. Y, y, i to jest muzeum, które jest bardzo krótkie, bardzo mało jest tam eksponatów, bardzo szybko je widzimy. Jest tam co ciekawe, bardzo dużo luster do robienia selfie. I oczywiście motyw przewodni to jest kolor różowy i wszystko jest zrobione pod Instagrama. Czyli to jest w ogóle też to jest super benchmark, jeśli chodzi właśnie o to projektowanie doświadczeń. I rzeczywiście, jak wejdziesz sobie do tego muzeum, to tam ja jestem boomersem, mam 30 z hakiem i byłam boomersem, byłam najstarsza chyba w tym muzeum. Wszyscy mieli 19 lat i, i rzeczywiście ta publika była dosyć nietypowa, jak na, w ogóle jak na muzeum, bo zazwyczaj to jest rzeczywiście gdzieś tam powiedzmy 25 plus 30. I dziewczyny szalały i robiły sobie zdjęcia ze wszystkim, no i rzeczywiście to jest super strategia marketingowa, ponieważ to wszystko potem ląduje w social mediach, prawda? Więc to jest jedno, jeden przykład, gdzie muzeum świetnie wykorzystuje strategię marketingową i paradoksalnie art brandingową. A drugi przykład to jest oczywiście moja ukochana mama, która co, robi czapki, koszulki, bluzy i sama w sobie stała się po prostu marką, taką, z którą my się chcemy z nią identyfikować, tak jak na przykład z wartościami Patagonii. Ja, jak byłam w momie, to oczywiście sięgnęłam po czapkę New York Yankees i mówię: Ja chcę tą czapkę New York Yankees, gdzie z boku mam napisane Moma, ponieważ żeby wszyscy wiedzieli, że ja się z tym identyfikuję. I tak to po prostu działa. Ostatnio też na Instagramie mi się wysiedziałam. Polskie influencerki z bluzą, z napisem Moma. No jest to, jest to po prostu marka. To nie jest już tylko muzeum. To jest, to jest też marka. Zresztą Moma ma też swój sklep, a właściwie dwa, gdzie, gdzie też sprzedaje bardzo dużo produktów, i te, sam ten sklep też jest strategią art brandingową. Świetnie. A jak ci się wydaje? Jakie, tak podsumowując już powoli naszą dzisiejszą rozmowę, jakie działania najszybciej mogą wprowadzić marki właśnie jeśli chodzi o art branding? Albo co ty najbardziej lubisz obserwować i od czego według ciebie warto zacząć? No bo domyślam się, że żeby zatrudnić, a raczej żeby wejść w rozmowy z Kusamą, no to budżet jest milionowy pewnie mało, e, tak, kilkumilionowy, o tak, tym mówię. Tak, myślę, że to by było ciężkie. E, więc tutaj, jak Ci się wydaje, co fajnego może zrobić marka, która chce na początku to sprawdzić? Mhm. To co najfajniejszego moim zdaniem może zrobić marka to sięgnąć po lokalnych artystów i to może być oczywiście w takim wymiarze lokalności polskiej, że my jesteśmy tutaj sobie jakąś lokalnością, ale to, co robi PURO i sięganie po artystów z, no, z różnych miast, żeby też nie wszystko działo się w jednym mieście oczywiście, czy w dwóch miastach, w trzech miastach, które są kojarzone ze sztuką, to moim zdaniem jest najszybsza i też taka najbardziej efektywna strategia, którą można wdrożyć w dosyć prosty. I niezbyt drogi sposób. Sięganie po lokalnych artystów. To na pewno też. To ja z mojej strony jeszcze mogę powiedzieć o takich szkoleniowo łatwych rzeczach do wprowadzenia, ponieważ możecie w firmie organizować wyjścia do muzeów. I początkowo może być to mała grupa osób, które są po prostu zainteresowane, a potem stosunkowo coraz więcej rzeczy organizować Nie tylko spotkania z kuratorami, ale możecie iść do pracowni artyst na wernisarz. Możecie zaprosić kogoś do siebie. Ja od lat prowadzę szkolenia dla firm i nie tylko są to firmy związane ze sztuką, a w sumie ich jest mało, bo i szkoliłam z Kanską, Google, Pfizer. Tutaj żadna z tych firm tak naprawdę w pierwszej chwili nie kojarzy się ze sztuką, a te szkolenia wprowadzające właśnie do świata sztuki, Uczące interpretacji dzieł sztuki, czy pokazujące, co obecnie się dzieje w sztuce, mogą być bardzo, bardzo wartościowe. I nie tylko ze względu na to, że po prostu sztuka będzie e, kojarzyła się z tą firmą i w tej firmie będzie, o, fajnie, mieliśmy takie szkolenie z historyczką sztuki. Zupełnie nie. Potem pracownicy mogą wykorzystywać tą wiedzę na co dzień, nie tylko w pracy kreatywnej, ale właśnie szybciej analizując wiele spraw, właśnie wychodząc poza ramy swojej codzienności. I tutaj myślę, że ty ze swoimi szkoleniami, Malwa, jeszcze lepiej się. Tak, dokładnie, Już uśmiecham bo się. Bo chyba mało kiedy firmy myślą o tym, że. Tak naprawdę za sprawą sztuki właśnie wszystko da się opowiedzieć i mnóstwo zagadnień będzie łatwiejszych często do przyswojenia, niżeli właśnie na takim typowym szkoleniu, na którym każdy z pracowników już był 50 razy yy, i na umiejętności miękkie, czy radzenie sobie ze stresem, to już takie jest, ach, po raz kolejny. Tak, dokładnie. Uśmiecham się dlatego, że my teraz jesteśmy w trakcie y, tournée nomen omen... Yy. We współpracy z PURO, gdzie mamy warsztaty kreatywne, ale też te warsztaty kreatywne prowadzimy właśnie w firmach. I tam jest bardzo dużo o kreatywności poprzez sztukę. Zresztą my też żeśmy rozmawiały razem. Pamiętam o tym, że w FBI detektywi też uczą się interpretowania obrazów. Wiem, że studenci medycyny też były badania prowadzone, też mieli analizę obrazów, i to wszystko oczywiście się potem przenosi na, na umiejętność analizowania, interpretacji szczegółów, detali i tak dalej. Ale też cały temat artyterapii, który myślę, że też jest bardzo fajnym pomysłem na wprowadzenie szybkiego, szybkiego to źle brzmi, ale no też takiej bardzo bardzo potrzebnej w tym momencie strategii art brandingowej, która niesie ze sobą też dużo dobrego. No bo cały czas też musimy, jako marki, patrzeć nie tylko na siebie, ale tak naprawdę, co my możemy dać po prostu tym naszym odbiorcom. jeżeli od tego wyjdziemy, no to potem to wszystko ładnie się poskleja. Więc myślę, że tutaj artyterapia. Nie będę się też rozgadywać już na temat artyterapii, ale to też jest bardzo ciekawy temat, i myślę, że jeszcze w ogóle nie wyeksplorowany na naszym polskim rynku. Dokładnie. Malwa, dziękuję Ci za szereg tutaj inspiracji i wór, tak naprawdę, z którego można czerpać i wykorzystywać. Nie wiem, czy chciałabyś jeszcze na koniec coś dodać, czy z Twoich notatek jeszcze tutaj coś chciałabyś wyeksponować, czy już wszystko zostawiamy dla błyskotek i tam odsyłamy. Myślę myślę, że odeślę rzeczywiście, bo tam będę się rozgadywać, właściwie rozgaduję się dużo mocniej, ale ale na pewno to, co na koniec jeszcze markom, które, które gdzieś tam nas słuchają, podpowiem, że to jest bardzo dobry kierunek, to jest długofalowy też kierunek strategia i warto, warto się troszeczkę ocieplić w tym blasku sztuki, kąpać się w tym blasku sztuki, bo ona niesie ze sobą bardzo dużo pozytywnych korzyści dla wszystkich stron. Dokładnie, ale pamiętajcie, tak jak zawsze, z głową najpierw cele, wartości i żeby one się pokrywały z wami, a nie tylko, żeby ta sztuka była, bo wtedy to nie będzie miało większego sensu. Malwa, dziękuję ci serdecznie za rozmowę, a wam, drodzy słuchacze, polecam zgłębić jeszcze temat właśnie w podcaście Błyskotki oraz, jeśli jeszcze tego nie robicie, zaobserwować podcast Sztuka Poza Ramami, Będę wdzięczna również za wszystkie oceny, bo dzięki nim możemy dotrzeć do większego ogrona odbiorców, a teraz żegnamy się już ostatecznie i do usłyszenia. Dzięki bardzo.